cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam fakty o kolejnym raperze. Raperze, którego długo wyczekiwaliście. Będzie nim Paluch. Paluch jest uważany za jednego z najlepszych polskich raperów. Powiedzcie mi, czy zgadzacie się z tym? Piszcie w komentarzach. Jeżeli masz innego ulubionego rapera lub jeżeli chcesz o kimś innym fakty, pisz w komentarzu. Staram się robić powoli wszystkie propozycje z Waszych komentarzy, które notabene zapisuję sobie na listę. Oczywiście nie muszą to być tylko raperzy, mogą to być sportowcy czy też politycy. Wybór należy do Was, tymczasem jeżeli doceniasz moją pracę, proszę zasubskrybuj ten kanał klikając ten czerwony przycisk pod tym filmem, a zaraz przechodzimy do oglądania. Paluch to tak właściwie Łukasz Paluszak i w tym momencie wiecie skąd się wzięła jego ksywa. Urodzony 1 października 1985 roku w Poznaniu, a pochodzi on z Piątkowa, gdzie mieszka około 36 tysięcy mieszkańców na ten moment. Jest polskim raperem, który od 2004 roku prowadzi solową działalność artystyczną. Wystąpił gościnnie w ponad 80 albumach. Paluch współtworzył m.in. z takimi wykonawcami jak Hemgru, Kali, Borikson, Sobota, Ostry czy Quebo na Fide. Jeżeli chciałbyś fakty o którejś z wymienionych osób, daj znać w komentarzu. Ostry oraz Quebo na Fide już byli, ale są też jeszcze inni raperzy, o których jeszcze filmu nie robiłem. Paluch ze wszystkich pór roku, a mamy ich 4, najbardziej lubi jesień. Poza działalnością artystyczną prowadzi wytwórnię płytową Bor Records. Gdyby miał zostać superbohaterem, zostałby Deadpoolem. Jego 3 ostatnie płyty pokryły się platyną, natomiast album Lepszego Życia Dealer pokrył się podwójną platyną, ale do tego przejdziemy za chwilę. Sprzedał on ponad 200 tysięcy egzemplarzy albumów w Polsce. Tym samym zajmuje on, z tego co wiem, 6 miejsce na liście najlepiej sprzedających się raperów w Polsce. Zadebiutował w 2004 roku solowym nielegalem pod tytułem Życie jest piękne. Po dołączeniu do poznańskiej grupy wydał z nią w 2005 roku płytę Nasza Rewolucja. Łukasz słucha zawsze francuskiego hip-hopu i tym się inspiruje. Jego ulubionymi artystami są Niro, Buba, Soprano. Znacie Biuro Ochrony Rapu? Wydał je w 2007 roku. Był to dobrze przyjęty drugi wyprodukowany przez Julasa Nielegal. W 2009 roku ukazała się pierwsza legalna płyta solowa Palucha, Pewniak, do którego notabene został nagrany teledysk w ramach promocji. W maju 2010 roku ukazał się drugi album z Paluchem w składzie, zatytułowany Ponad Tym. Jego marzeniem w dzieciństwie było zostać piłkarzem, prawie mu się to udało, ale dostał kontuzji. Trochę za tym tęskni, niemniej jego syn idzie w stronę piłki nożnej. W niektórych swoich utworach mówi o swojej żonie, jeżeli znacie List w butelce, to cały ten singiel poświęcony jest właśnie jej. Jego jednym z ulubionych napojów jest Sprite. Raper, jak już wspomniałem, założył własną wytwórnię muzyczną, specjalizującą się w muzyce hip-hop, Bor Records. Wystąpił jako drugi Polak w Halt die Fresse, niemieckim one-shocie, notabene największym w Europie. Pierwszą produkcją wytwórni należącej do rapera był solowy album Bezgranicznie Oddany, który ukazał się 10 października 2010 roku. W 2011 roku Paluch wydał Syntetyczną Mafię, 4. legalną płytę, gdzie gościnnie wystąpił na przykład Kali. Album promowany był kilkoma teledyskami oraz trasą koncertową. Nie podoba mu się to, że w dzisiejszych czasach z youtuberów robi się raperów i to, że gdy ucięli zarobki na YouTubie, musieli przejść na coś innego. Przykre jest też to, że spotyka się to z aprobatą starszych raperów, którzy mają już jakiś staż i jakieś doświadczenie na scenie. Wśród raperów nienawidzi kopiowania i wzorowania się jeden do jednego od raperów z Niemiec czy USA. Album Syntetyczna Mafia dotarł do 18 miejsca zestawienia Oliz i to dało raperowi pierwszy sukces komercyjny. W 2012 roku, w sierpniu, ukazał się teledysk do utworu Niebo, zwiastujący nowy album solowy rapera. Uważa środowisko hip-hopowe za środowisko bardzo zawistne, zakłamane i to, że jeden drugiemu bez mrugnięcia okiem sprzedałby kosę w plecy. Premiera 5. płyty zatytułowanej Niebo odbyła się 6 października 2012 roku. Płyta ta zajęła 8. miejsce w zestawieniu Oliz, a o Oliz już mówiłem kilka razy na moim kanale. Jeżeli dalej nie wiecie co to jest, zachęcam do zerknięcia na materiał o 100 faktach związanych z Multim,
tam mówię o tym bardziej szczegółowo. Paluch żałuje, że przez wiele koncertów mało czasu lub niewystarczająco dużo czasu spędza z żoną i rodziną. Wystąpił w filmie dokumentalnym One Love. W czerwcu 2013 roku ukazała się wspólna płyta Palucha nagrana wraz z Kalim pod tytułem Milion dróg do śmierci. Materiał promowany teledyskiem do utworu Milion dróg do śmierci, syntetyczna ganja mafia i Hip Hop Forever dotarł do trzeciego miejsca polskiej listy przebojów Polis. Paluch jeździ BMW serii 7 730D z 2017 roku. Możecie to auto zobaczyć w jego teledysku pod tytułem Cardio. Ma w tym aucie 265 koni mechanicznych z silnikiem 3-litrowym. Za to auto dał około 450 tysięcy złotych. 20 grudnia 2013 roku ukazał się kolejny solowy album Palucha pod tytułem Lepszego życia dealer. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu zestawienia Olis. Jak wspomina, nie zawsze jego koncerty grane są na trzeźwo. Zapytany, czy czasem czuje, że podczas wychodzenia na scenę czuje się, jakby szedł do pracy, odpowiedział, że tak. Z tego co zauważyłem, jego tikiem jest wypowiadanie bardzo często stwierdzenia „Wiesz o co chodzi?”. Robi to praktycznie w każdym wywiadzie kilkadziesiąt razy. Nie uważa się za jakiegoś wybitnego wodzireja, aby zagadywać ludzi między kawałkami. Stąd czasem zdarzają się nieco bardziej drętwe koncerty, a nie jest to mój wymysł, sam wspomina o tym w jednym z wywiadów. Często mówi o tym, że wielu raperów rapuje o tym, czego nie ma, lub o przeżyciach, których nie przeżyli. Jest to jedna z rzeczy, która go boli. Przyznał się, że ostatni raz w twarz dostał w liceum za zniewagę kolegi. Parę dni później zrewanżował się mu za to. Wydanie Złotej Owcy kosztowało go 250 tysięcy złotych. 10 tysięcy sztuk jako preorder Złotej Owcy to niezłe osiągnięcie Palucha. Ulubionym klubem Palucha jest Lech Poznań, bo jakżeby inaczej. Lepszego życia dealer sprzedał się w ilości 60 tysięcy egzemplarzy i to był jego najbardziej przełomowy moment w karierze, przynajmniej według mnie. Uważa, że w obecnej erze hip-hopu nie liczy się doświadczenie czy umiejętności, liczy się bardziej wizerunek artysty. Trzy najbardziej popularne klipy Palucha to Szaman, Bez strachu oraz Gdybyś kiedyś. Wszystkie mają po ponad 50 milionów wyświetleń, to mogło mu przynieść zysk w wysokości ponad 200 tysięcy złotych. To wszystko w tym odcinku. Nadmienię wam na koniec, że wiele z tych faktów było z wywiadów. Niektóre z nich znaleźć możecie również w internecie. Myślę, że mam rozgarniętych widzów i jest to według mnie zrozumiałe. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Paluchu. Mądre komentarze będę nagradzał sercami. Nie zapomnijcie napisać, kogo chcielibyście w następnym odcinku oraz nie zapomnijcie zostawić suba na kanale, jak i lajka pod tym filmem. To są rzeczy, które naprawdę motywują mnie czy innych twórców do robienia coraz to częściej filmów. Standardowo na koniec filmów po outro pokażę wam jego osiągnięcia, a tymczasem do usłyszenia.